Andrzej ma szklany pojemnik i chce wsypać do niego szklane kulki, każda tej samej objętości, a potem nalać do pełna wody. Tak wygląda wzór na ilość potrzebnej Andrzejowi wody W, mierzona w litrach, będącej funkcją liczby wrzuconych do pojemnika kulek N. W od N równa się 32 odjąć 0,05 N. Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi wartościami. Pojemność pojemnika wynosi puste pole litrów, objętość jednej kulki wynosi puste pole litrów. Pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić odnośnie pojemności naczynia, to wykorzystanie tej funkcji do odpowiedzi na pytanie, ile potrzebowalibyśmy wody, gdybyśmy nie wrzucili do pojemnika ani jednej kulki. Tak obliczona ilość wody byłaby równa pojemności zbiornika. Pamiętajcie, że chcemy napełnić zbiornik po brzegi odpowiednią do liczby wrzuconych kulek ilością wody. Czyli gdybyśmy wyznaczyli wartość funkcji W dla n równego 0, to będzie to ilość wody w przypadku wsypania 0 kulek. Czyli będzie to pojemność całego zbiornika. Ile to będzie W od 0? Jeżeli n równa się 0, to ten składnik równa się 0. Możemy go pominąć i zostaje 32. Czyli W od 0, będące również pojemnością zbiornika, wynosi 32 litry. Czyli w tym miejscu możemy wpisać 32. Drugie pytanie, ile wynosi objętość jednej kulki? Przyjrzyjmy się dokładniej tej funkcji. Jej największa wartość to 32, bo więcej wody wlać się nie da. To jest maksimum. Jeżeli nie wrzucimy wcześniej ani jednej kulki, to możemy wlać do pojemnika bez kulek 32 litry wody i zbiornik jest pełen. Jeżeli będziemy przed wlaniem wody wrzucać kulki, to z każdą wrzuconą kulką wlejemy potem o 0,05 litra wody mniej. Bo tutaj mamy pojemność zbiornika odjąć 0,05 N. Za każdym razem, kiedy N rośnie o 1, musimy wlać o 0,05 mniej litrów wody. Wynika z tego, że pojedyncza kulka ma objętość 0,05 litra. Możemy te wyznaczone liczby sprawdzić. Jeżeli wrzucimy jedną kulkę, czyli za n podstawimy 1, to wlejemy potem o 0,05 litra mniej wody. Dlaczego? Bo ta jedna kulka zajmie objętość równą 0,05 litra, a wody będzie wtedy o objętość tej jednej kulki mniej.